Once you have turned your seats on board, we would ask you to keep your cabin bags underneath the seats in front of you. Any small bags, rucksacks, we would ask you to please keep them underneath your seats, as this will help us to ensure an on-time departure. For passengers seated in emergency exit rows, which are 1ABC, 16, 17, and including row 2DEF, these particular rows, we would ask you to ensure that they are kept in position as they are. W Polsce żyje około 1600 chorych na mukowiscydozę. Rocznie przybywa około 80 nowych diagnoz. Odchodzi około 20 bardzo młodych ludzi. Chorzy na mukowiscydozę w Polsce umierają zdecydowanie przedwcześnie. Mogliby tak naprawdę otrzymać kolejne 20 lat. Gdyby były odpowiednie leki, fizjoterapia, odpowiednie warunki leczenia. Proszę sobie wyobrazić, co taki człowiek w ciągu dodatkowych 20 lat mógłby zrobić, co mógłby przeżyć. Mógłby założyć rodzinę, mógłby się nawet kilka razy zakochać, mógłby spełniać swoje marzenia, podróżować. Zupełnie inaczej odchodziłby człowiek, który ma 40-50 lat. Inaczej patrzy na życie człowiek mając 17 lat, kiedy myśli, że wszystko jest przed nim. Same radości, samo szczęście. Myślę, że tylko i wyłącznie zmiana systemu leczenia, który jest całkowicie przestarzały w Polsce, może sprawić, że ci ludzie otrzymają tę szansę. I ja bardzo, bardzo w to wierzę. Przyjechałam razem z moim chłopakiem w 2005 roku do Wielkiej Brytanii. Moja choroba nie miała w ogóle znaczenia w tamtym czasie. Czułam się w miarę dobrze. Przez pierwsze 2 lata to moje leczenie mukowiscydozy było takie dorywcze. Czyli jeśli źle się czułam, czy gorzej się poczułam, dzwoniłam do mojej mamy, która biegła do lekarza prowadzącego, wypisywali mi receptę na antybiotyk. Oczywiście to było po konsultacji z doktorem Pogorzelskim lub z doktor Rachel, moją ukochaną. Mama mi przysłała ten antybiotyk, jak go pobrałam, no i tak się kilka razy w moim życiu przez te, przeciągu tych 2 lat udawało. Po tych 2 latach stwierdziłam, że muszę coś zrobić w tym kierunku. Znalazłam stronę internetową kliniki mukowiscydozy w Edynburgu i napisałam e-maila do jednej z pielęgniarek zajmujących się osobami chorymi na mukowiscydozę. Ona doradziła mi, że jeżeli mieszkam w tym terenie, tutaj na zachodnim Londynie, mogę śmiało zarejestrować się do kliniki Brompton. Klinika z Brompton w przeciągu 7 dni przysłała mi list zapraszający na wstępną rozmowę. I wtedy przeżyłam taki szok, ponieważ w jeden dzień miałam na kartce rozpisane 12 badań i tylko szłam z jednego pokoju do drugiego. I to były badania krwi, badania genetyczne, żeby ustalić genotyp mojej choroby. To była tomografia płuc, pełny zestaw badań krwi, densytometria. Wszystko, co się tylko dało, miałam wykonane w tym jednym dniu. Mama,
No, było to dla mnie coś niesamowitego i nie do porównania z tym, co przeżyłam w Polsce przez kilka lat. W Polsce na tomograf trzeba czekać kilka miesięcy. Na jakiekolwiek badanie trzeba czekać, na jakiekolwiek konsultacje trzeba czekać. Nie zawsze specjalista jest dostępny, nie zawsze jest miejsce w klinice, żeby się dostać w razie tego załamania. No i tak się akurat zdarzyło, że niedługo po tym wszystkim przyszło to moje pierwsze załamanie, kiedy poczułam się naprawdę źle i wiedziałam, że muszę już iść do szpitala. Nie było wyjścia, więc zadzwoniłam pod numer, który dostałam od pielęgniarki. W przeciągu 24 godzin byłam już na oddziale. Wszyscy wiedzą, że ja przychodzę o tej godzinie, czekają na mnie, mają izolatkę dla mnie. Nie ma takiej możliwości, że będę leżała z kimkolwiek innym na sali. Przywita mnie pielęgniarka, ma wszystkie moje dane, całą kartotekę, zaprowadzi mnie do mojej izolatki. Przyjdzie pielęgniarka, która pobierze mi krew. Przyjdzie pan z cateringu podać menu, żebym sobie zamówiła na cały dzień. Jeżeli trzeba założyć tak zwany long line, czyli wenflon, który idzie aż do ramienia, robi to lekarz, nie robi tego pielęgniarka. Podają antybiotyki i przez 2 dni jest się na oddziale non-stop, pod stałą opieką. Natomiast jeżeli chce się wyjść do domu i czuje się dosyć pewnie w tym, że po całym szkoleniu antybiotykowym przeprowadzonym przez pielęgniarkę mogę sobie sama podawać te antybiotyki dożylne, jeśli czuję się na tyle pewna, informuję o tym lekarza, że tak, jestem gotowa, chcę wyjść do domu i będę podawała sobie sama antybiotyki dożylne. Apteka, która znajduje się w szpitalu, dzwoni do mnie z wiadomością, że o tej godzinie będzie dostarczony do miejsca zamieszkania zestaw antybiotyków na kolejnych 7 dni. Czy potrzebuje Pani lodówkę, czy potrzebuje Pani cokolwiek innego do przechowywania leków. To wszystko jest w ramach hospitalizacji. Ja nie płacę ani funta za to, że oni mi te leki przywożą do domu, za to, że zabierają śmieci ode mnie, czy jakiekolwiek odpady. To wszystko jest bezpłatne. No w Polsce niestety nie ma tak dobrze. Trzeba jeździć po wsi i szukać pielęgniarki, która zechce przyjść te 3 razy dziennie i podać się na antybiotyk. No niestety trzeba za to zapłacić. Trzeba zabić indyka, jak mama uchowa, i zanieść pani pielęgniarce. Nikt tego nie zrobi za darmo. Tutaj to wszystko jest w pakiecie, że tak powiem. Nikt nie płaci za usługi pielęgniarskie. Dzieci do 16 roku życia mają leki za darmo, nieważne na jaką chorobę chorują. Czy jest to rak, czy jest to mukowiscydoza, czy jest to jakakolwiek inna choroba. Do 16 roku życia leki są za darmo. Tu mam porównanie, to jest po prostu inny świat. Już w Wielkiej Brytanii 8 lat i nie wyobrażam sobie powrotu do Polski. Mam porównanie leczenia tutaj i leczenia w Polsce, ponieważ w Polsce mieszka mój 15-letni siostrzeniec, który również choruje na mukowiscydozę. I jest to ciągła walka o miejsce w szpitalu,
ciągła walka o wizytę u lekarza specjalisty, czy o wykupienie najprostszych leków, które są mu potrzebne do codziennej egzystencji, po to, żeby żył dłużej i żył lepiej. To są tylko 2 godziny lotu do innego świata, do normalności, do normalnego, zdrowego życia. Ha ha ha!